Trójkę mamy wieszek. No tak, tak, jedna pozytywna dzisiaj wiadomość. To co Tomek powiedział właśnie. No ja przyszedłem jak miałem 25 lat. Nie? Czyli byłem młodym człowiekiem. To prawda, tyle o mało co bym nie dostał. Ale no, dzięki cudom różnym wyszedłem po 5,5 roku i te 5,5 roku prawie że nie piłem, bo w zakładach karnych PRL-u no, napić się to było dużą sztuką, ale ja się napiłem raz i dostałem 10 miesięcy dodatkowo jeszcze, nie? Za ucieczkę i za kradzież samochodu. Także nawet tam, kiedy mi się dwa razy się upiłem bodajże w więzieniu. Przez te całe 5,5 roku, nie? I dwa razy nawywijam. I zamiast wyjść już z taką świadomością, no, że ja nie mogę pić, no, jak dostałem przerwę kary, też dzięki jakimś cudom, moja matka była aktorką, to pierwsze co zrobiłem, to się upiłem, nie? I pamiętam, jak wróciłem z tej przerwy kary, bo ja już siedziałem w Kamińsku jako recydywa, to najpierw pojechałem do byłego wspólnika z Juławy i w Bartoszycach daliśmy w panik, jak mnie przywieźli do Kamińska, to mnie do więzienia nie chcieli przyjąć. Takie cuda. Powiedzieli, w tym stanie nie da rady. I zamknęli mnie tam na tą wartownię tam, gdzie te karabiny trzymali, co później się za kilka miesięcy przydały do tego jednego z najcięższych buntów. I w 81 roku, słuchajcie, ja przed samym buntem, kurczę, władę Solidarność wchodziła i wyszedłem. I oczywiście co zrobiłem, to nawet już nie muszę mówić. Nie wiem, jak do tej Warszawy dojechałem. Miałem tylko tam podrzucić w Olsztynie kasę rodzinie takiego mojego wafla i... No i co? No i przebudziłem się, pamiętam, tutaj na Żeromskiego. Na dołku zarzut pobicie patrolu z OMO i znowu kradzież samochodu. No na szczęście ten skład, w jakim nas zamknęli, to był taki, że później ten oficer przyszedł nas przesłuchiwać, to pytał się tak, mówi, to co, to rzucili się na pana ci zomowcy. Ja mówię, no tak. I co, i zaczęli pana bić. Ja mówię, no tak. I pan się bronił. Ja mówię, no tak. A samochód już był, po prostu ktoś go chciał ukraść. Ja mówię, no właśnie tak. No i tak, i okazało się, że wszystko można było wtedy załatwić, nie? Nawet dobrego przesłuchującego. Ale ja nie umiałem jednej sprawy załatwić. Ja nie wiedziałem, co ze mną jest. A pamiętam, jak mnie zamykali, jak prokurator krzyczał 22 lata pozbawienia wolności, to ja napisałem do sądu, że ja wszyję sobie speral, żeby tylko puścić. Nawet 19 lat miałem, nie zamykali. No niestety. No. I słuchajcie, i dopiero, pamiętam, jakimś cudem wyszedłem z tego zarzutu. Oczywiście sprawa była, ale tam już jakoś poszło. I dopiero ten, jak już... Po ślubie z pierwszą żoną, ja wylądowałem oczywiście w miejskich zakładach administracyjnych, bo tylko tam przyjmowali takich jak ja i do Huty Warszawa. I ja się wylądowałem w tym MZK. Okazało się, że się hajtnąłem z sekretarką dyrektora. I ten, no, piękna kobieta. Ja z kanału elektryk. I słuchajcie, i też, no i no co, no i zniknąłem na tydzień, później drugi tydzień.
No i kiedy już wreszcie poszło, że to ona odchodzi i tak dalej, to ja pamiętam wtedy pierwszy raz wszedłem na poradnię, do poradni na Felińskiego. Była Jurek, chyba pamięta tą poradnię. Pamiętasz to? Pamiętam. No ty też długo jesteś w tym, nie? Ale ty starszy byłeś. Idę i słuchajcie, i tam mi ta pani doktor psychiatra, bo to była poradnia zdrowia psychicznego, a może dlatego Jurka znam właśnie, i tam w tej poradni zdrowia psychicznego ona powiedziała, wie pan co, tutaj w Warszawie powstaje grupa anonimowych alkoholików. Ja mówię, to bardzo dobrze, gratuluję. Mówię, dobrze było, żeby pan poszedł. Ja powiedziałem, pani daje ten antikol, pani mnie zapisuje na Espera, bo nie jestem żadnym alkoholikiem. Po prostu mam tu kłopoty z piciem. I no i niestety trzeba było drugiej akcji jakiejś takiej, że zakończyła się tragicznie, ja już nie pamiętam jak, że miałem już swoje mieszkanie na Mokotowie i żona spakowała się, zabrała dziecko i ja mówię, to muszę jeszcze raz do tej poradni, ale poszedłem na Berlińską i tam była taka miła pani doktor i mówi, wie pan co, ja panu dam ten antikol, zapiszę pana na ten Espera, gdzie pan przychodził tutaj i jak po 3 miesiącach będzie pan brał ten antikol, to przyjmie panu Espera i sprawa będzie załatwiona. Ale moi kumple z miasta mi mówią, słuchaj, to problem polega nie na zaszytej dupie, tylko na głowie, nie? A ponieważ w głowę sobie nie możesz wszyć, to wszyj sobie w czapkę, nie? I jak będziesz pił, to będziesz czapkę zdejmował, a jak nie będziesz pił, to będziesz czapkę zakładał, nie? No i w takich wesołych atmosferach pani doktor mi właśnie któregoś razu powiedziała, że tu jest meeting anonimowych alkoholików. Może by przyszedł i zobaczył. I to mnie uratowało życie. Ja mówię, zobaczyć ja mogę, alkoholika. A ja młody bandzio, 25 lat, jakby mnie ktoś tu nawet z tej grupy powiedział, że jestem alkoholikiem, no to wiadomo, co by było. To było ubliżenie po prostu. W latach 80. powiedzieć do młodego człowieka, jak ty jesteś alkoholikiem. Ale jak ona mi powiedziała, że mogę iść zobaczyć ich, no to kurczę. Tam narkoman albo alkoholik, to w moim środowisku to było dno. Nikt nie mógł w ogóle tam brać narkotyków. To było dopiero później. Dupy im zaczęły pękać wszystkim po narkotykach. I ten, tam powoli ścisłości, że przesłuchiwali, to najpierw czekali, aż zejdzie z tych narkotyków i wtedy wszystko śpiewał, nie? Bo chciał się napierdzielić jak najszybciej. Nie? To jest o wiele trudniejsze niż po prostu alkohol. I powiem wam tak, jak przyszedłem na ten pierwszy meeting, to był pierwszy meeting poranny. Było nas 3, ja, Włodek Zielarz i taki Jurek, tłumacz języka niemieckiego z sądu. I ja myślałem, że to są terapeuci. Oni powiedzieli, że są alkoholikami. Ja mówię, to oni rżną głupa, a to ja też będę rżnął. Ja też powiedziałem, że jestem alkoholikiem. Jak oni mówią, i tak. Bardzo fajnie, tak. Ale jedna rzecz mnie wzięła, że oni mówią o tym, o czym ja nie mogłem mówić. Zaczęli mówić o lękach, o swoich wadach. Co ja bym w życiu nikomu nie powiedział obcemu, że ja się kogoś boję, czy tam czegoś. To mi się spodobało. Ja mówię, czy terapeuci, ale jakoś mówią to, co ja nie mogłem nigdy powiedzieć. No i tak załapałem. Później przyszedłem w czwartek, tam poznałem Felka. Później po pół roku przyjechał Wiktor z Ameryki. No i tak się zaczęła moja droga. I tak. I niedługo dobiegnie 40. Moi koledzy, ci, co się ze mnie śmiali, ci o tej czapki, to wszystko pozabijane. Ołowica albo alkohol, albo jakieś inne wypadki. Ale to tak naprawdę wszystko nieumiejętność życia. Nie? A ja jakimś cudem się tu nauczyłem żyć i dzięki temu przeżyłem. Nie?
przeżyłem i dzisiaj tutaj przyszedłem, bo nie umiem przeżyć do końca dnia. Ja mam jutro wstanie rano z podopiecznym, później jadę do studia coś tam nagrywać, a ja po prostu mi się dzisiaj palić chcę, bo ja nie palę. I tu już widzę, ciasteczka już opędzlowałem, a słodyczy nie jem oczywiście. Nie no, w domu nie jem. Zaraz Magda po mnie przyjedzie. Ja nie jem słodyczy. Słuchajcie, no i tak, no i to, ja po prostu nie umiem żyć. No. Nie umiem żyć. Tutaj się mówi, że przychodzisz po to, żeby pomóc innym. Ja nie wiem, jak ja pomagam, ale ja wiem, jak wy mi pomagacie. Nie? Jak ja widzę, że tu się zbiera tyle ludzi, nie? Tak poustawianych, którzy coś znaczą w tym życiu. A ja, słuchajcie, gdyby nie ta AAA, to byłbym tylko zwykłym wieśkiem bandytą. Nic by mi to nie dało, że moja matka tam kimś była, ojciec kimś był. Ja i alkohol to po prostu zero. Równa się zero. Dopiero AA mi sprawiło to, że jestem kimś. Że kilka tygodni wróciłem, byłem zaproszony do Frankfurtu. Do Frankfurtu nad Menem, tam gdzie mój ojciec uciekł 50 lat temu, czy tam 40. I słuchajcie, i ja tam mówiłem do innych ludzi, śpiewałem w kościele, kurczę, prowadziłem warsztaty. Ja te zero, nie? Beza po prostu byłbym nikim, tak naprawdę nikim. To mi dało życie. Dziękuję bardzo.